Slice, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na tym niesamowitym kanale. Dzięki wam ten kanał rośnie jak po poprawnym. Zostawcie suba, abyśmy wbili jak najszybciej 100 tysięcy subów na tym kanale. A dzisiejszy odcinek to 100 warstw. Przedostajemy się przez 100 warstw różnych ścian. Coś, co robiliśmy już ekipowo jako T-Squad na różnych kanałach. Ale teraz zagram w taką grę, w której muszę się przedostać przez naprawdę 100 warstw różnych rzeczy. I muszę kombinować, w jaki sposób dostać siekierę czy inne rzeczy, żeby móc wydostać. I nie będę tu losował koło fortuny. Na początku stawcie łapkę w górę oczywiście, napiszcie jakiś fajny komentarz, czy udałoby wam się na przykład wydostać ze 100 warstw jakichś innych gier, a ja rozwalam i próbuję, co tu się dzieje w ogóle. Na początku mamy stół roboczy, zobaczcie tutaj. Typka, który sobie chodzi, czyli jest realistyczność. Tutaj mamy się wydostać, zobaczcie. O kurde, to musimy rozwalić, a tam jest wyjście. To jest autentycznie 100 warstw. I chwila, zobaczmy na to w ogóle, co tu jest potrzebne. Najpierw to na przykład. Nic nie mogę zrobić, dobra, drewno na przykład. Też nie, dobra. Mam jedno drewno, dwa kamienie. O, jest! Mamy crafting. W craftingu mamy powiedziane tak, że siekierę dostaniemy, jeżeli zbierzemy dwa drewna i trzy kamienia. Kilo, trzy drewno i cztery żelaza. Potem wielki młot i chyba to, co jest ostatnie, to jest miotacz ognia. Co zostawię na koniec, więc na samym początku bierzemy siekierę, czyli dwa razy drewno. Jeszcze jedno drewno muszę zdobyć. I uwaga, co jeszcze? Tam były trzy kamienie, o ile się nie mylę. Więc powinniśmy wszystko mieć. Jest! I kraftujemy pierwszy item. Zarąbiście, siekiera wypadła nam tutaj. O, i zobaczmy, czy możemy kamień. Nie mogę kamienia, dlatego że do tego jest kilo przecież, faktycznie. Czy mogę lód? Nie! Też nie mogę, bo to jest kilo. Co jest? Nie, miotacz ognia! Ej, chwila, no to w takim razie muszę chociaż drewno. Jest! Ej, mamy pierwszą warstwę rozwaloną. Nice! Ej, poczekajcie. To my się tu wydostaniemy w takim razie. Ale challenge nie jest taki prosty. My musimy zburzyć całą ścianę. Całą, nie że trochę. Zobaczcie, bo to jest łatwe. To jak tak wyjść jest prosto. Dobra, skoro rozwaliliśmy wszystkie drewniane. O nie! On wali w jakąkolwiek ścianę. O, to. W to możesz walić. Inaczej nie możesz po prostu. Dobra, to rozwaliliśmy. Rozwalimy jeszcze to na dodatek, żebyśmy mogli się wydostać z każdej możliwej strony. Raz, dwa. Dobra, i jeszcze raz, dwa. I teraz przechodzimy przez drugą ścianę. Czyli tworzymy teraz kilo, w której jest 3 razy kamień i 4 razy żelazo. 3 razy kamień, raz, dwa. A, chodź tu, 3. Ale nastakowało mi się 4. I żelaza w pizdu. 2, 4. Dobra, coś z tego zbuduję na 100%. Poczekajcie chwilę. Crafting, oczywiście, że zbudowałem kilofa sobie. O! Dobra, i wyrzuciłem na rzecz tego siekierę. Teraz tak, skoro mamy kilof, możemy łupać w kamieniach, to... Tego nie mogę, ale potencjalnie mógłbym w sumie, zobaczcie to. Co jest? A, bo ja mam znowu siekierę, o nie, ale głupio. Zobaczmy, czy to działa. Jest! Ej, to jest łatwiejsze niż wydostawanie się z prawdziwego odcinka 100 warstw. Ale nadal jest to ciekawe, więc w sumie. Patrzcie, mamy kilofa i z kilofem sobie łazimy i... Uwaga, jest, dobrze. Rozwalamy wszystkie możliwe kloce, które są związane z kamieniem. Okej, okay, tutaj nie mogę wyjść, bo to jest boczna ściana. Tutaj mogę to rozwalić. Pytanie, czy uda nam się w normalnym czasie, czyli w ciągu jednej godziny, wydostać z tego, rozwalając wszystkie kloce. Bo wiecie, za łatwo jest rozwalić jeden. Ale już jest różnica, jeżeli macie rozwalić wszystkie na przykład. Rozwalę tego po prawej sobie. O nie! To mnie boli, to powinny być jakieś kary za to. Jest, dobra, fantastycznie. Ała, ała. Ale mnie cofnęło w ogóle. Rozwalamy tą ścianę. Tutaj. Fantastycznie. A, zawsze ten jeden ruch za dużo robię. O tu. Nice. Mamy to. I teraz oprócz jak rozwalę tą ścianę, to zajmujemy się klockami teraz. Tylko co ja muszę zdobyć, żeby mieć kloce? Poczekajcie. 3 razy drewno, 3 razy metal. Dobra, czyli robimy raz, dwa, trzy. Czyli jedno drewno, dwa metale. Czyli dwa metale, jedno drewno gotowe. I jeszcze jeden metal, o ile się nie mylę. Są 3 już, dobra. No i nice! Ej! Udało nam się ogarnąć wielki młot do Lego. I zobaczmy, czy to działa, tylko wymienimy to. Nice! Rozkmincie! Co to teraz robi? To jest najlepsza dopiero broń ze wszystkich. Teraz mamy tą ścianę do rozwalenia. Nice! Tak samo tutaj. Ej, wszystko dookoła rozwalimy. Wszystko, nie zostanie nic na tej planszy. Nic, tak jak w prawdziwym odcinku. Nic nie zostawiamy. Oprócz dziury w ścianie, która zostaje zawsze. O nie, tu nie mogę się zmieścić. Poczekajcie, to ja muszę iść tu.
Dobra. Okej, kumam tą grę powoli. Jeżeli dacie sobie misję rozwalenia wszystkiego, to jest przesrane. Jeżeli nie dacie, to jest łatwe. Więc my robimy hardkorowo albo wcale. To jest 100 warstw, więc muszę minimalnie uderzyć 100 rzeczy. Czyli to wszystko muszę rozwalić, zanim się wydostanę. Teraz tak, patrzcie, mamy ścianę z lodu. Czyli lodołamacz będzie nam zaraz potrzebny, a wtedy już mamy wszystkie itemy, żeby móc się swobodnie wydostać z tego. W takim razie zobaczmy, co nam potrzeba. 3 razy drewno, 3 razy żelazo, 3 razy kamień. Czyli tak, kamienia mamy, żelaza mamy, drewna nie mamy jedynie z tego, co widzę. A teraz już drewno mamy i kupujemy miotacz ognia, który dopiero nam zrobi różnicę. Patrzcie na to. Co? Jak epicko to wygląda w ogóle! Te bloki się tak przesuwają. Napiszcie w komentarzu, ile ścian ogólnie rozwaliłem. Specjalnie nie liczę tego i nie będę liczył, bo jestem ciekawy, czy jesteście uważni na odcinku i czy jesteście w stanie zobaczyć, co ja tutaj w ogóle wyprawiam i policzyć to. Osobie, która się uda, jest na pierwsza, druga, trzecia, dziesiąta osoba do 10, dam wszystkim serduszka, jeżeli dobrze policzycie. Ale trzeba obejrzeć cały odcinek, żeby to zrobić. Ja to dopiero obejrzę potem i sprawdzę. Dobra, te ściany nam idą bardzo dobrze. Wszystkie... O, jaka tu jest góra lodowa! Ej, tu niby 2 naraz powinno pójść, ale nie udało się. Mocne są te ściany, mocne. Tam na sam koniec zostawię oczywiście rząd pierwszy, żebyśmy wygrali to potem. A teraz na razie topię wszystko dosłownie, co się da. O, tutaj też. I teraz potrzebuję zrobić kamieniołom. Czyli robimy w ten sposób, idziemy kamienie rozwalać. Na pewno, chyba dobrze pamiętam. Nie wydaje mi się, żebym źle pamiętał, ale fantastycznie. To chyba rozwalamy już też. Uj, nie da się. To rozwalamy, bo tutaj nie przejdę na start, bo to nie jest ta, bo to jest boczna ściana, a nie przednia. A my tylko musimy się wydostać z przedniej ściany. W sumie poza tym, że musimy rozwalić wszystkie rzeczy, więc mocno, mocno. Zobaczcie, że on tacha z tyłu jakieś żelaza i kamienie. I jemu nie jest ciężko, serio? Rozkmińcie, co on robi, a ja, że zapomniałem o tej stronie w ogóle, zapomniałem o prawej stronie całej mapy. W takim razie weźmy rozgrzewacz mięs. O, nice. I spalamy wszystkie ściany, jakie się da. Ej, szczerze? Bardzo dobra gra, jeżeli chodzi o 100 warstw. Ale mam jedno ale, że powinny być ułożone jedna za drugą wielkie ściany, a nie tak rozrzucone, chociaż mam nadzieję, że będzie ze 100 ścian, bo inaczej źle bajta wykorzystam. Ale trochę takie życie jest, no. Mówię wam, napiszcie mi w komentarzu serio, co tam się dzieje. Patrzcie, jak my te ściany burzymy. To są już ruiny tego wszystkiego. Ale szczerze, naprawdę myślałem, że mniej jest tych ścian. Ja tak siedzę. Ślędzę nad tym, siedzę i co? I nic się nie rozwala jeszcze do końca. Rozkmincie, ja myślałem, że odcinek będzie za krótki. A ja tylko łażę i nawalam, łażę i nawalam. Ej, powinienem w następnej grze zrobić challenge po prostu, że sobie losuję, czego mogę użyć przez jaki czas. Po staremu po prostu. Więc aktualnie zobaczmy tutaj. Nice, dobra, lecimy tutaj teraz. Ej, zmniejszyły się te ściany, ale nadal jest ich bardzo dużo. Więc nie jest to takie łatwe. A ten typ jakimś cudem cały czas nosi na sobie na plecach w ogóle kamienie i żelazo. Co jest nie tak? Tego nie spalamy już, tego nie spalamy. Tutaj spalimy bok cały. Okej, nice. Jak one ładnie się zapadają, to jest takie satysfakcjonujące w ogóle. Tak mnie się to podoba, Piotr. Zobaczmy, co tu. Drewno. Wracamy do starych początków. Teraz drewno walimy. Zobaczcie. O, tak. Ej, powinno się 2 naraz, bo ja tak leciałem przez środek, żeby 2 naraz już zbić, ale nic. Ej, coś z tego drewna jakoś dużo wyszło, co nie? Niby taki krótki odcineczek, a wcale nieprawda. Okej. O, nie. Właśnie nie o to chodziło. O, jest. Chyba trafiłem. Dobrze, jest. Dobrze. Dobra, tutaj. Zostaje nam pierwsza warstwa. Nie wiem, jakim cudem tam się tak stało, że tam jest już dziura na początku. Ale zaraz ona zniknie. Dobrze nam idzie. I 100 warstw nie jest takie złe. Wiecie, bałem się, że będę siedział grubo na początku, że będę siedział za krótko. A z kolei po chwili pomyślałem, o kurde, jak ja tu będę siedział godziny i będę tłukł te ściany, to będzie masakra. A więc w takim razie kamienioło po raz drugi. Ha, ha, ha. I lecimy z prawej. Ej, ja bym w ogóle całą tą ścianę tu rozwalił. Całą. Może dostanę punkty. Co? Co się wa... Jak ja zdobyłem poziom pierwszy? O co tu chodzi? Ej, dobra, ludzie, zmienia się koncepcja odcinka, zwaliłem. Tragedia ludzka. Robię miotacz ognia i przedostajemy się, bo musimy się wydostać. To są levele, ja jestem głupi po prostu. Ale zwaliłem. Teraz to będzie jazda dopiero. Zaczynamy.
chyba skumałem, o co tu chodzi. To nie jest jeden level. Nie wiem, czemu tak pomyślałem przez nasze odcinki, ale teraz patrzcie na to. O nie! Ja muszę po kolei iść! Ma to sens! No to trochę spędzimy przy tym odcinku jednak. Ej, patrzcie, ale mogę zebrać dosłownie wszystko, a potem budować z tego, tak chyba mi się wydaje, tak? Teraz kolejne rzeczy, nic nie mogę. Okej, kamienie bierzemy na pewno, drewno bierzemy, metale, wszystko co się da. Robimy drugą broń od razu. Co się dzieje, że nie mogę? Ej, drewno jest potrzebne, czy co? 7 kamieni! Jesus Maria, co tu się dzieje? 7 kamieni do drugiej broni i 9 żelaza? Jaki skąpy! Ej, bo musimy zbudować tą drugą broń po prostu. Jednym słowem, po prostu. Ona wymaga 7 wszystkiego, to jeszcze lecimy, jeszcze. 7 wszystkiego, ja nie wiem co ja stakuję sobie na plecach, ale rozkmincie, że wydostaniemy się w łatwy sposób stąd. Czyli ściana lodu teraz. Okej, zarobiliście. Patrzcie na to, co zrobiliśmy właśnie. I patrzcie, jak łatwo się jest stąd wydostać. To zmienia w ogóle zamysł całej koncepcji tej gry. To jest niewiarygodne, ej. Czyli ja bym całe ściany rozwalał do końca, abym się skapnął dopiero, że na końcu można przejść level jaki. Ludzie, to jest jazda dopiero. Level 2 zrobiony, level 3. 6, 6, 6 wszystkiego, patrzcie, i mamy tutaj wydostać się z tego. Ej, to są kolejne levele, ale po co mi level 3? Patrzcie, sprawdzimy jeszcze raz tą samą metodą. W następnej rundzie wprowadzimy zasadę, że musimy iść po kolei po prostu. Że najpierw musi być drewno, potem klocki, potem kamień, a potem lód, żeby to było po kolei wszystko. W takim razie dziękuję wam za ten odcinek. Jeżeli chcecie, żeby cała ekipa zagrała w tą grę na przykład i losowali kołem fortuny, kto ma się czym wydostać, to zostawcie 3000 łapek w górę, a tymczasem ja wydostałem się ze 100 warstw. Jest tu nieograniczona liczba leveli, więc dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Najsej!